Witam Was bardzo serdecznie, chyba to miejsce będzie chyba standardowym miejscem do po prostu pogadanek. I dzisiaj Wam powiem o temacie, którego tak naprawdę nie chciałam poruszać, ale jak nagrywałam filmik, kurczę, jak się ten tytuł był filmik, chyba o tym, jak zablokowałam kanał 12-letniej dziewczyny, znaczy chciałam zablokować, o tak to ujmijmy, powiedziałam tam oprócz tego, że właśnie o tym kanale, mówiłam Wam o tym, że mój syn miał problem z płakaniem w łóżku, i użyłam takiego zdania, że poszłam do piekarni. No wiecie, nie będę cytować dokładnie siebie, bo nie będę oglądać swojego filmiku teraz, ale chodziło mi o to, że poszłam do piekarni, mały bardzo płakał, ja wjechałam do piekarni z płaczącym dzieckiem, wzięłam go na rękę i użyłam takiego zwrotu, że no, znieczulica ludzi, że nikt mnie nawet w kolejce nie wpuścił. I powiem Wam szczerze, oprócz kilku komentarzy pozytywnych, to tak naprawdę zrobiła się tam pod filmem jakaś wielka dyskusja na temat, w skrócie, święte krowy, kobiety w ciąży, nie wiem, po prostu księżniczki, matki z dziećmi, pytania w stylu, co ty sobie myślisz, że tobie się należy takie miejsce w kolejce, i w ogóle, słuchajcie, bardzo tak negatywny odbiór. I przez chwilę sobie pomyślałam, że tak, wiecie, chciałam wycofać to, co powiedziałam, i parę dni nad tym się zastanawiałam. I słuchajcie, ja jestem ostatnią osobą naprawdę chyba na tej ziemi, która sądzi, że cokolwiek jej się należy. Naprawdę uważam, że jedyne, co mi się należy, to może urlop w pracy, jak przepracuję tak naprawdę odpowiednią ilość dni, żeby dostać ten urlop. Bo na wszystko w swoim życiu po prostu trzeba sobie po prostu zapracować. I nie, naprawdę nie oczekuję od nikogo, ani w ciąży nie oczekiwałam nawet, że nie wiem, ustąpi mi miejsca w kolejce. I tak czytałam sobie te komentarze. Czytałam, bo przyznam szczerze, część usunęłam, bo jak ktoś mi zaczyna jechać ze starą krową, po co robił, po co masz dzieci, to trzeba było zostawić dziecko, nie stać się na opiekunkę. Takie były komentarze, słuchajcie, że jak cię nie stać na opiekunkę do dziecka, żeby ci siadła przez godzinę i byś sobie wszystko załatwiła, no to sobie gnij teraz w tej kolejce, a nie robisz cyrki na YouTubie. I słuchajcie, czytałam te komentarze i tak sobie pomyślałam, że bardzo współczuję wszystkim tym osobom. I tak naprawdę to jest taka pogadanka bardziej na zasadzie refleksji, żeby każdy z nas może czasami pomyślał, bo żyjemy teraz w obecnych czasach takich nastawionych bardzo na ja. Na to, żeby to wszystko było, każdy chce dla siebie jak najlepiej, jak najszybciej, ewentualnie dla swojej rodziny, no może dla znajomych, ale tak wiecie, nie za bardzo dla znajomych, mogłoby im być zawsze trochę gorzej niż u nas, tak mi się wydaje, że niektórzy postrzegają, ale zupełnie nie postrzegamy tego, że wokół nas żyją inni ludzie. I słuchajcie, tak sobie myślę o tym temacie, dam jako przykład temat tej matki w ciąży i matki z dzieckiem. Powiem Wam szczerze, czy ja wiem, dziecku się na pewno, czy nie uważam, żeby się należało miejsce w kolejce, ale tak sobie pomyślałam, czy naprawdę żyjemy aż w takich czasach, że nie wiem, trzeba by było zrobić prawo, że dziecku się, matce się należy. Czy, nie wiem, starszej osobie się coś należy, kobiecie w ciąży się należy, nie wiem, osobie na wózku, i to trzeba, nie wiem, rozporządzenia, jakichś dekretów, żeby należało się? Czy żyjemy w społeczeństwie, które naprawdę aż tak jest, które jest tak głupie, że trzeba dać jakiś przepis? Słuchajcie, jest takie słowo w słowniku, które mam wrażenie, że dla kupy tych ludzi, którzy pisali te komentarze, i myślę, że kupy ludzi, którzy stoją codziennie w kolejkach i w innych miejscach, które po prostu niestety wypadło ze słownika. Jest to bardzo proste słowo i naprawdę warto je wpisać ponownie. To jest po prostu uprzejmość. I słuchajcie, ja nie uważam, że się należy właśnie mamie z dzieckiem, ale jeżeli, nie mówię o tym, że teraz odwołuję się, bo wiadomo, mam dziecko, ale pomyślę sobie o sytuacji, kiedy jeszcze dziecka nie miałam i stoję w kolejce na przykład i widzę, że wjeżdża mama z dzieckiem, które płacze, i staję w długiej kolejce, to słuchajcie, z głupiej uprzejmości nie zastanawiam się, czy jej się to należy, po prostu zapytam, nie chciałaby pani może iść przodem? Jak ona powie nie, bo nie wiem, ja bym pewna czasami powiedziała nie, dobra, spoko, bo albo nie wiem, on jest zainteresowany na przykład tą ladą w sklepie i tyle, rozumiecie? Nie wiem, wjeżdża osoba na wózku, naprawdę zastanawiacie się, należy jej się to, żeby ją puścić, czy nie? No nie, bo właściwie jak do
jechała na tym wózku. Nie, ona ma lepiej, bo sobie nie wiem, może jeszcze niektórzy idioci myślą, że osoba na wózku ma lepiej, bo może siedzi, tak? Taką drogą dedukcji i a nie, 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 udaje, że w ogóle nie patrzę, bo nie wiem. I słuchajcie, tam był taki komentarz też, że matki z dzieckiem na rękach nie ma co wpuszczać, bo w kolejce też może być mama, która stoi w kolejce, a na nią w domu czeka dziecko, czy coś takiego. No i z jednej strony okej, jest prawda, ale wątpię, żeby małe dziecko siedziało samo w domu, to pierwsza rzecz, więc to dziecko raczej z kimś jest. Oczywiście, że chce mama szybko wrócić, ale tą drogą dedukcji co? Wchodzi teraz starsza pani do kolejki i co, znaczy do sklepu i ktoś patrzy i mówi, właściwie ona jest stara, ma dużo czasu, pewno już nikogo nie ma, a właściwie jest na emeryturze, to co ona ma robić, niech sobie postoi głupia w tej kolejce, bo myślę, że większość ludzi tak właśnie myśli. I słuchajcie, naprawdę, nie wiem, jak ja stoję w kolejce, ja nie mówię, że za każdym razem, bo wiecie, są pewno takie dni, że albo się zamyślę, bo no w ogóle, słuchajcie, no nie zawsze są dni, że człowiek jest idealnym człowiekiem społecznym, że tak powiem, ale nie wiem, jak stoję z pełnym koszykiem w sklepie i widzę, że za mną osoba ma dwie rzeczy, to sorry, ja mówię, nie chce pani iść przede mną, bo ja będę te zakupy robić, nie wiem, 20 minut, a ona skasuje się w chwilę i słuchajcie, ja nie uważam naprawdę, że się coś należy, ale jak ktoś mnie wpuści czy coś takiego, to podejrzewam, że szybciej przyjdę do domu i powiem mojemu mężowi coś w stylu, wiesz co, byłam dzisiaj, nie wiem, na poczcie i jakaś miła pani mnie wpuściła, to było bardzo miłe, tak? Po prostu miłe, uprzejme. Bycie do siebie po prostu miłym, a nie, że wchodzę wielka dama na pocztę z dzieckiem i teraz wiecie, rozstępujcie się ludzie, bo ja idę wysłać paczkę. Nie. Mam dziecko, zdaję sobie z tego sprawę, że czasami w niektórych miejscach albo czegoś nie załatwię, albo będzie właśnie to spowodowane tym, że będzie mały płakał, albo będę miała na rękach. Ja nie mówię, że decydowałam się na dziecko, decydowałam się też na takie rzeczy. Ale słuchajcie, no chciałabym poruszyć coś takiego, że naprawdę ludzie są kurde nieuprzejmi. Ale w tej przerwie, co mi się bateria ładowała, przypomniała mi się jeszcze jedna sytuacja, którą ostatnio słyszałam. Chyba opowiadał mi to mój tata, że był w banku i stał w kolejce, przed nim stał jakiś gość. Podchodzi pani i mówi, że bankomat na zewnątrz jest nieczynny i czy byłaby możliwość, żeby po prostu, wiecie, tylko wypłaciła pieniądze, to zajmie, nie wiem, minutę. I mój tata mówi, że dobra, spoko, bo wiedział, że i tak tam na chwilę dłużej przyszedł, no to pewno wpuścił babkę przed siebie. A gościu, który był przed nią, nie, bo ja już tyle tu czekam, musi pani swoje odczekać i w ogóle jej nie wpuścił. Jej. I słuchajcie, on przyszedł z papierami, o co mi się zrobiło? On przyszedł z papierami o kredyt. Ta babka czekała, nie wiem, z pół godziny. Mój tata już powiedział, że nawet poszedł z tego banku, bo mu się nie chciało czekać, a ta babka, no mówię, naprawdę, i czy tej babce się należało, żeby ją wpuścić, bo jest bankomat nieczynny? No nie, nie należało jej się, no trudno, powinna wejść i stanąć w kolejce, ale właśnie jest sekretne słowo uprzejmość i myślę, że najpierw chciałam właśnie się wycofywać z tych słów i w ogóle, a potem uznałam, że po prostu bardzo współczuję ludziom, którzy naprawdę postrzegają świat tylko biało-czarnym, takim mniemaniu, że jak, nie wiem, nie jest kasa pierwszeństwa, no to ewentualnie już od biedy no wpuszczą kogoś, ale tylko dlatego, że tam jest znaczek, że muszą to zrobić, ale zero własnej takiej inicjatywy. No nic, życzę tym osobom, żeby kiedyś miały podobną sytuację, żeby potrzebowały na przykład właśnie czegoś takiego. Ja mówię, nie oczekuję, że jak idę z dzieckiem, to ktoś mi pomoże z wózkiem i zwykle radzę sobie sama, ale miałam sytuację, ostatnio szłam do ortodonty i nie wiedziałam, że normalnie bym pojechała na popołudnie, ale nie wiedziałam, że to jest w kamienicy, na której, nie wiem, było z 20 schodów takich, no nie wiem, może nie z 20, z 15 i stałam na górze, nie miałam na dole i nie wiedziałam, jak wjechać na górę i nagle jakiś młody chłopak przebiegł na drugą stronę, no mówię, musiał popatrzeć na całą sytuację, ja nawet, wiecie, nie zgarnęłam go wzrokiem, bo ja sama się stałam jak po prostu ciele i nie wiedziałam za bardzo, co mam zrobić. Podbiegł, czy może mi nie pomóc, czy coś takiego i naprawdę wróciłam i nie miałam na zasadzie, że o Boże, słuchaj, nie wiem, nie było podjazdu dla wózków i w ogóle, tylko powiedziałam mojemu mężowi, że kurde, fajne, miłe to było, że ktoś popatrzył. No i właśnie, czasami warto coś zrobić, że nie wiem, ten pan już pewno nawet nie pamięta, że mi pomógł z tym wózkiem, a dla mnie to było miłe i po prostu ułatwiło. Och, teraz mi się chyba karta skończyła, więc mam nadzieję, że jeszcze siądę w ostatnią myśl, ale jak co, to będzie takie dziwne urwanie, bo już nie chcę sprawdzać, w którym momencie już powinnam chyba kończyć. No, ale słuchajcie, naprawdę życie jest czasami milsze i fajniejsze. Jak zobaczymy, że wokół nas nie ma tylko końca naszego nosa i, nie wiem, naszego pępka, nie ma tylko naszych dzieci, naszych mężów, naszych rodzin, ale są też inni ludzie.
No, taka refleksja na dzień dzisiejszy. Życzę Wam spokojnego dnia i do zobaczenia jutro, jak zwykle o 6. To brzmi jak, nie wiem, zakończenie faktów, nie? A jutro fakty poprowadzi ktoś tam, zapraszam, jutro o 19. No więc jutro o 6 meldujemy się znowu na YouTubie. Do zobaczenia.